Grzesiu chyba pierwszy raz w życiu jedzie 50-teczką. Czy jest ten radar, czy go nie ma? Ja go nie ma chuja. Niby jest, jedziemy, ale nie na lewo? Ma. Tak. Manualna skrzynia, nie automacik. Musimy stosować, bo tutaj wydech naprawialiśmy, jak się tam rezonansy były. Prosto. Prosto lecimy. No. Wchodzą ci te biegi jakoś. Dobrze jest. Żebyś tam poczuł, że ma cios. To musi zaraz za coś schować, kawałeczek. Jest tam, gdzie... Przy... No to daj se w pizdę. Idzie troszeczkę, takie 300 koni Z. No, powiem ci, fajnie. Waga trochę mniejsza, moc jak u ciebie w V8-ce. Chyba nie mam tam miejsca, no. Na autostradzie jesteśmy, jedziemy nawet za wolno. Bo jak zawrócimy, będzie troszkę więcej miejsca, bo to kurwa za duży ruch jest. Ale ja właśnie chciałem sprawdzić ten pierdolony wydech, czy nie rezonansuje. Już dwie pleciony wymienione, cisza, spokój jest, bo już brzech, wibracje takie chujowe były. Więc panie kolego, kurwa, furę testuję, mistrzu. Nie wskoczyło mi. Słuchajcie, ciężko skrzynia chodzi, no. Idziemy sobie grzecznie po łuczku, włączamy się do różku. Grzesiu testuje, ja nasłuchuję, czy nic nie rezonansuje w wydechu. Jak jest pusto, a jest, to można przyjebać. Bokiem już postawiłem, dobrze. Ty chuj no, wypierdala. No nie da rady, kurwa. A coś tam pomajtało, kurwa. Rzuciło tyłem, fajnie. No, poszło boczkiem, bo to jest amerykańska wersja, nie ma wyłączonej kontroli trakcji. No dobra. Nie ma rezonansu z wydechu. Wyprzy. Nie, spoko. Najważniejszy, kurwa. Trzymaj z miejsca. Zobacz jak tylną napędówką. O, ręka już dobrze, trochę niżej, lewa. Jak coś się złego dzieje, to noga z gazu. Lecimy, kurwa. Grześ testuje. ZT w manualu. I decha. Biegi szybko bierz. Dobra, wystarczy. Spoko. Nie chciałem go przeciągać do końca, bo... Można, można. Ma wałki zmienione, głowicę obrobioną. Ja mam jeszcze taki odruch, żeby go do końca nie ciągnąć, wiesz? Aha. Tego też będziemy robili, że górą lepiej zapierdalał. No jakby on mi się do 7000 kręcił, to... A dużo ci się kręci? Do 6300. Nie, to odcinam do jebiem. Za tytanowe zawory, kurwa. Będzie się 7 też kręcił. Dobra, wyda, wyda. No nie wydać się przejechać takim 600 konnym? 600 konny będę ostrożniej. Ale mamy ładny asfalt, znaczy jest sucho. Ładnie jest obudko. Jest sucho. Ale droga boczna taka. Teczny. Nie ogarnąłem, że on jest sześciobiegowy, wiesz, i dawałem normalny wsteczny. Wsteczka. Skrzynia 6. Łapa! Jak się daje w pizdę, tak się rękę trzyma właśnie, o. Dobra, jeszcze raz. No jeszcze pewnie. Raz, jeszcze raz. Chcę 1-2 se przeciągnąć, a tak podcinę, pod 7, kurwa. Jest, no, od 7 jest czerwone pole. Dobra, tam ktoś jedzie. Wyda. Ja pierdolę. Wyda, Grzesiu. Jebany, ale fajnie. Idzie jebany. I to wolno sący pedał. Ale ma 420 N, czyli trochę więcej od twojej V8-eczki. No i 300 koni, no takie z naszej hamowni pesymistycznej. Ale tylko chwilowo ma więcej N, bo tak, moja V8-eczka będzie miała 500 N. Ale ten ma przy 4500 maksymalny N. On znowu tak właśnie idzie, to potrzebuje obrotu, żeby się dopierdolić. No to lecimy po Next Wóz. Ale emocje są? Jeszcze nie, jeszcze wiem, że mogłem go wciągnąć, wiesz? Jeszcze tak dupą mnie zarzuciło, żeby tego nie było, wiesz, jakiegoś strachu. Ale widziałem, że kontry kurwa tam szły. No kontrowałem, no ale nie było jakiegoś strachu. No to zawsze. No tamtym w tym mocniejszym to jest kontrola trakcji wszystko.
będzie sam się ratował. Ja pierdolę, masakra. Ale kurzej się wsiada. Jak będziesz już dojebany taki duży, to będzie w ogóle chuj, co? Jak wejdę na masę, to Infinity będzie akurat. Nie? Dobra, dzisiaj idziemy, kurwa, tutaj z przyjacielem napierdalać na ślicę i tylko, kurwa, buty nie. Jadę kupić, znaczy idę kupić buty, bo zapomniałem, więc muszę kupić jakieś tenisówki. No, ja to chuj, nie no, ja też mnie, ale ja mam. No grzechu, to owoc tych zakupów. Wreszcie w męskim wozie, kurwa. Tu jest już, kurwa, tragedia. No tragedia ze sprzęgłem, bo tu już jest wyczynowy spiek, kurwa, sześciołopatkowy na bardzo mocnym docisku. Wyjeżdżałem teraz z parkingu między autami, to było moje najwolniejsze wyjeżdżanie. Zanim go wyczułem, to mi dwa razy zgasł. No tak jest. Mi też czasem zgaśnie. Teraz jak się ktoś zapyta, to mogę powiedzieć, że jeździłem 650-konnym Nissanem, nie? Ktoś mi powie, słuchaj, bo ja mam w Panamerze 500, to go wyśmieję, nie? No to na... No powiem szczerze, że teraz na 450 koniach będziesz jechał, to i tak taką Panamerę opierdolić. A to teraz nie ma 650? Nie, boję się na razie ci pełnej mocy włączyć. Tak, tak, bo... A kontrolę trakcji masz tam taką sportową załączoną, że będzie cięło moc. A wiesz, też sobie wyłącz fabryczną kontrolę trakcji. Fabryczną kontrolę trakcji masz tam w lewo pod kolanem. Tam musisz sobie poszukać, poświecę ci. Sięgniesz tą łapą? Tak. Jest włączone, no teraz jest nie. Tylko to jest trochę ujebki są. Pojedziemy z takie ładne, ustronne miejsce, kurwa, i będzie teścik. Spokojnie, wyczuwaj z samochód, co się złego dzieje, nogę z gazu ściągaj, dwie ręce na kierownicę, jak w pizdę będziesz dawał. I tyle. Póki co ja sobie go na wysokim biegu przytrzymam, żeby nie... Turbina o 2,5 ładuje, a 3,5 już jest taka pełna, kurwa. Głośniejszy od tamtego. A ten jest fajniejszy, trakcję ma lepszą. Ma większe trochę zawieszenie, unibale ma wsadzone, szersze opony, 305. I jedziemy gdzie? Prosto napierdalamy, tutaj będzie zaraz fajnie. To zaraz będziemy ruszali, jesteśmy w mieście, więc będziemy sobie 5 dyszek tylko lecieli. No chodzi sam moment taki ruszenia i zmiany biegów. No sobie daj mu na chwilę gazu. Bawaj się jeszcze. Daj więcej. Ja pierdolę, chłopie. Co to było? Do odcinki na trójce? Szybko się zebrał. To nie była jeszcze odcinka. Tak jak nacinasz ulek... Jak robił? Bo to jest podtrzymanie turbo. Ono działa tak, że można nim jeździć, że zmieniasz biegi bez ujmowania gazu. Pierdolę. No to na razie... Zaraz, 5 minut. Tylko se... A, pasy są ten, stałe. Tak. Tylko se to... O! Wiesz. To dwie łapy na kierownicy, jak dajesz gaz do dechu, bo to trzeba tam, wiesz, lewo, prawo, to czasami tam... To już zadziała kontrola trakcji, bo już koła traciły uścisk. Masz na środkowy pas. Pierdolę, co tu się dzieje? Dlatego nie chcę na dużej mocy go na razie puszczać. Ale bym posiadł bokiem. No ale bokiem. Że stalowe nerwy, nie? Opanowałem. Dał radę. Ja pierdolę. Ale nie ma strachu, o dziwo, jest fajnie, powiem ci. No taki no. Bałem się, że będę zesrany, ale nawet teraz, jak mną pozamiatało, to jest fajnie, że to skontrowało. Trzyma się, dobrze. No fajnie, a ty jeździłeś kiedyś tylną napędówką? Tak, ja miałem większość tylną napędówek. Tak, i co, też troszkę tam latały bokami? No ale miałem S-klasę, to miałem, była to ciężka, celka jest tyłem, no to on latał. Szybko. On latał, ale on ma celka, miał 280. Ty miał, dobrze jadę. No dobrze. No. No to czy trochę doświadczenia jest. No ale takiego czegoś się nie spodziewałem, bo ja byłem na trójce, ja go z trójki, a on pozamiatał jak szmatą, kurwa, po tej drodze, nie? No dlatego mówię, nie odpalajmy tej mocniejszej mapy. 0 stopni jest, ona jest tak jakieś 10 co najmniej, nie? I opona musi się zagrzeć, żeby w pełni dobrze kleiła. No to 650, to ja sobie zrobię tylko jedną prostkę, tak delikatnie, a drugą ty przejedziesz, żebyś mi pokazał jego możliwości. Dobra. Bo mamy wrzesień. No, już się, kurwa, zimna woda. Jeszcze nie ma śniegu. Noc, kurwa, ciemna. Wrzesień, a tamta droga jest z ograniczeniem do 200, więc... Dokładnie. Wszędzie ruch, kurwa, nawet na tej autostradzie pierdolonej. No na trójeczce możesz, tylko że najpierw koła miej prosto i dawaj w pistę, nie skręcając.
co dzień? Ale fajnie do końca. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Musisz całkowicie nogę ze sprzęgła zdjąć, bo jak trzymasz nogę na sprzęgła, otrzymaj turbo. Ale fajnie syczy, kurde. No czwóreczka, bo... Nie jestem na czwórce. A to tak, to. Czwórka jak w normalnym samochodzie, dwójka, nie? No ten wóz się do 8000 prawie kręci, a to tak, kurwa, do 5 go pewnie zachęciłeś. Ta odcinka teraz, to co to było? Jak naciskasz sprzęgło, to masz podtrzymanie turbo. Tak samo jak naciskasz sekwencję na kierownicy, dajesz gaz do dechy, to masz pompowanie turbo, żeby od razu takiego pierdolnięcia ruszać. Jak idziesz 100 na godzinę na przykład i chcesz sobie przyspieszyć lepiej. Musisz całkowicie nogę podnosić do góry. Z czego? Z sprzęgła ściągnąłem. Tak? Teraz jest zdjęta. Teraz. Ja on zostawiłem u samej góry. Tak, tak, bo on działa tak, że minimum położysz nogę na sprzęgło, on już wie i się aktywuje to, bo to służy do szybkiej zmiany biegów, że zmieniasz sobie biegi bez ujmowania gazu. Masz gaz podłodze, naciskasz sprzęgło i on już tam sobie odcinki łapie i wszystko, nie? Żeby jeszcze szybciej przyspieszał. Czyli dobra, zrobię sobie trochę miejsca. Trzy. Noga z sprzęgła całkowicie. Jak go do tej trójki dociągniesz, będzie jeszcze z lepiej jechał. Mówię, ale dzisiaj 6,5 stówy konia sodarujemy, co? Nie no, chociaż już karmę lekki wóz. Powiedział chociaż, że jechałem, nie będę go deptał przecież. Dobra, to może na piątym biegu, bo na czwartym tutaj szacher-macher robię, bo teraz będzie naprawdę ogień straszny. Kuba, czy będziemy teraz dalej prosto? Dalej prosto. Tutaj. Zbójmy, nie strasz mnie. No przecież kur... Bajka. Bajeczka. Sam się kurwa boję. Wcześniej miałem takie rzeczy tylko w Need for Speedzie. No, że tu i wiaterek wieje i wszystko się dzieje. Każdy tak, no najlepiej idealnie prosto być, nie? No trójce już teraz może sponiewierać. No mimo, że sobie tam stówę jedziemy nie za szybko, ale tak jak się go... Co, od trójki? Ile mam pasa? No wiesz co, to depnij go na trójce, ale tylko na kawałek. Jak będzie go miotało, to noga z gazu, nie? Tyle. Ja cię pierdolę, no. Pasik się kończy, wiesz, trzeba się gdzieś wpierdalać. Tutaj dawaj za tego białego. Dobra, widzę. Dobra. A to już była pełna jego moc, nie? To ci tak powiem, na... bieg trzeba wrzucić. On na... pełnej mocy około 6,4-6,5 sekundy 100-200 robi. Czyli tak jak, o kurwa, od 100 do 200 lepiej przyspiesza niż twoje info 0 do 100. Ale nie potrzebujesz teraz na obroty, bo musiałem się skupić, bo mi obraz spierdala, wiesz? No to trzeba się przyzwyczaić do takich mocnych samochodów, bo to droga się wąska robi, się zamazuje. Nie jest kwestia przyzwyczajenia, wiesz, pierwszy raz wsiadłem na swoją 300-konną, to też było takie łapierdolone. Teraz jeżdżę 300-konnym i wiem. Ale moc opierdalam już w dół. Teraz pedalskie 0,4 bare znowu jest. No i co, w parę osowalimy, zawroteczkę robimy. To ile co możesz zobaczyć z miejsca, jak on rusza? Teraz miałem co, jaką moc? Ta mocniejsza ma podać 650 koni i jakieś 820-830 Nm. To teraz miałem 450 koni. Nie, teraz co jechałeś, to mocno, to była mocna, a ta słabsza... 650 koni. 650 koni teraz jechałeś przed chwilą. Zobacz... Ta, siła! Jest siła w chuj. No a ta słabsza mapa, co teraz jedziemy, co przed chwilą przyłączyłem, to jest 450 koni w prawo i 550 momentu. To słabsza moc. No, widać różnicę, to już nie ma to... 300 Nm mniej prawie. No, tam to mnie zerwało jak... No ja się obsrałem właśnie, bo teraz tak... Jak samemu za kierownictwem jedziesz, to zupełnie inaczej. Tutaj to tak kurwa chujowo na tym prawym fotelu. Zaufaj mi, nie takie ciężary trzymałem na rękach. Ale jestem mokry! Kurwa! No to już, relaksik kurwa. A na piątce też się zbierze, jak się zadałem gazu. Grzesiowi ciepło, mi zimno. Strasznie, mam takie wypieki. Zastanawiałem się, czy przez to, przez kurtkę, czy pewnie też przez kurtkę. Na czerwony jesteś. Emocje kurwa, no. Tylko przyciśnij tak pod 8000 na drugim biegu, chociaż wiesz, nawet na tym słabszej mapie to też fajnie jest. Dwójce? No nie tutaj, no, sobie to teraz mam tira przed sobą. No.
Na dwójce ze 120 pojedzie to na autostradzie, to trzeba na prawy pasik zjechać. Ale sobie zjedziemy zaraz na pobocze. Generalnie mniej, mocniejszy samochód, taki tylnonapędowy, to on bardziej zyskuje w tych... Czemu zjeżdżamy na prawy? A, w prawo wchodzimy, no. Mamy z autostradki, znowu na autostradka, będziemy się... Prawo, prawo, skrajne prawo. Dobrze, kurwa. No ale łapkami trzeba się opracować, kurwa. To i tak teraz jeszcze tą kontrolę trakcji jest włączona, że ona tam i tak nadmiar mocy wycina, jak koła za bardzo buksuje. To pierwszy raz zetką w ogóle w życiu? Tak. A, no dzisiaj miałeś prawie seryjną, takiego wolnosaka grzebanego. Turbo skurwiela. No na końcu turbobiedzie trzeba będzie wystroić jego sała, więc tam przednią napędówkę 300-konną podepczemy. Jak pierwszy raz, to ci powiem, jest kurwa moc, jak chuj. No u ciebie bym chciał, żeby docelowo było tak jak tutaj jest na mniejszym doładowaniu, że u ciebie wolno saka taki niot był. Wtedy będzie 550. No takie jebnięcie będzie fajne. Na prawo, lewo? Lewo. Wtedy będzie fajnie, taki kurwa, że ruszasz i od razu on tak jedzie, kurwa, jakby ktoś go w dupę kopnął. Że nie czekasz, że nie ma turbodziury, tylko od razu tak z płuca idzie. Ile? Na Warszawę. Wracamy? No, wracamy. O, dobrze, kurwa. I w prawo w dół, no. Bardziej spostrzegawczy jak ja. I na Warszawę będzie chyba w lewo, a zaraz zobaczymy sobie na rozgałęzieniu dróg. Czemu oni hamują, kurwa? A, to przewężenia, chuje oni budowy. Oni się boją tych zwężeń pewnie. Tak. Zwężenie ma 3 metry, ale no 20 na godzinę jadą, kurwa. Bo... Problem Astro. Taki szeroki, nowy, kurwa. Bardzo. E-wersja chyba. Na Warszawy. Także się poczuł Japońca, zredukujmy na dwójce przy tych 40 na godzinę i jak będzie jeszcze idealnie prosto, no to mu pierdolnie pod tą odcinę. On się do śmietniaków kręci, więc na dwójce będzie miał autostradową prędkość już. Ustaw się ładnie. I łycha. Łycha, Grzesiu. Do końca. Autostradowa prędkość, bo w 2 sekundach. No cieszy właśnie, kurwa, u mnie banana na gębie powoduje, u ciebie widzę też. No ja jestem, kurwa, gorący cały, nie? Och, kurwa, panie. No cieszy właśnie, no my tak grzebiemy samochody, że kujemy, uturbiamy, też i grzejsze rzeczy robimy, żeby banan na gębie był. A chcesz sobie, tak, o, z podtrzymania turbosy ruszyłeś od razu. Daleka droga do Warszawy, ale szybko minie, mam nadzieję. Na wpierdalamy się KFC, dawno już nie jadłem, z 2 tygodnie, więc będzie smakowało zajebiście. Oby tylko suche nie było, trzeba kurwa trafić w jakieś takie miejsce. No i naprzód. Tak jest. Ja sobie zejdę do trójeczki. A, chyba w przód? Ale lampę włączyć, czy z lampą? Lepsza. Mniej więcej tą drogę hamowania sobie wyczuwam teraz, to wszystko... To jest chujowo seryjne hamulce są, one do tej mocy ni chuja. O, 6 udało ci się wrzucić, kurwa. Pierwszy raz. Nie, już drugi. A, drugi, no. Bo mamy taki ten, to... Nie będę ci paliwa, bo widzę, że tutaj... Spierdala. Spierdala tu wskazówka, tak? Na tym małym buście nie aż tak szybko, na większym owszem. Za nami jakaś BMW jedzie, to tam... Może nie męczmy. Niech nas wyprzedźmy, zobaczmy, czy szarego koloru nie ma. Ty się w wozie rozgrzejesz, a to kurwa pod ciężarami jakimiś. A co, dzisiaj jakieś ciężary planujemy dopierdalać na razie? Proszę pana, biała BMW. Biała? Chuj wie, krakowskie blachy. Chyba nie stanowi zagrożenia.
Tu jest zło, wszędzie pokusy. Miałem nie jeździć, ale mnie Kuba wyciągnął. Sam tłuszcz, kurwa, ale niech nam służy.